Bieg pamięci świętego Jana Pawła II organizowany jest co roku od 13 lat przez władze samorządowe powiatu łaskiego oraz gmin. W organizację biegu włączyły się Łaski Szkolny Związek Sportowy, Grupa Rajsport Active Team, Komenda Powiatowa Policji w Łasku, żołnierze 32 Bazy Lotnictwa Taktycznego oraz Żandarmeria Wojskowa i Stowarzyszenie Akcja dla Kolarstwa. Czyż może być piękniejsza nazwa biegu 13 w tym roku niż pamięci naszego rodaka Jana Pawła II. Przy dzisiejszej tej pięknej pogodzie chyba nam nasz Jan Paweł II sprzyja dzisiaj. Życzę wszystkim pięknego dnia, wszystkim zawodnikom od tych najmłodszych do najstarszych, samych czołowych lokat, wspaniałej rywalizacji sportowej. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich Państwa. Dziękuję bardzo. Po oficjalnym otwarciu imprezy wystartował pierwszy bieg, w którym wzięli udział samorządowcy i zaproszeni goście. Wśród nich znaleźli się m.in. starosta Łaski Teresa Wesołowska, wicestarosta Marek Krawczyk, przewodniczący Rady Powiatu Łaskiego Marek Aulak, burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek, a także włodarze gmin. Start i meta wyścigu ustawione były tradycyjnie na placu 11 listopada. Łącznie w tegorocznej edycji biegu wzięło udział ponad 800 osób z terenu całej Polski, począwszy od uczniów z klas pierwszych, drugich i trzecich szkół podstawowych, aż po kategorię Open, w której wystartować mógł każdy, mający ochotę przebiec dystans 5 km. Według mnie był trudny, szczególnie ostatni przeciwnik. W ten upał się ciężko biegło, naprawdę. Lepiej się biega, jak jest chłodno w miarę. Powiedz mi, od ilu lat uprawiasz sporty biegowe? Tak, od 6 klasy. 3 lata. Chciałbyś zawodowo biegać? Biegać akurat nie, zawodowo się będę bił. Czyli co, uprawiasz inny sport? Tak, uprawiam boks. No, każdy bieg ma pewien stopień trudności. Ja tam leciałem to, co swoje. Chciałem wykonać swoją pracę najlepiej, jak tylko mogłem, cieszyć się z tego biegania. No i wyszło, jak wyszło, fajnie wyszło. Według mnie ta impreza jest bardzo dobrze zorganizowana. Przyjemna atmosfera, zdrowa rywalizacja. Czego więcej chcesz? Pogoda również dopisała jak na zamówienie. Ja trenuję w sumie 4 lata biegu. Wcześniej trenowałem piłkę nożną. W przyszłości chciałbym wystąpić gdzieś na jakieś większe imprezie typu Mistrzostwa Świata, Igrzyska Olimpijskie. Wkładam wszystko w to, co mogę. Trenuję prawie 12 razy w tygodniu. Czy mi trudny był bieg? Przede wszystkim z powodu pogody, która no dzisiaj słońce nas nie oszczędzało w biegu. No i... Znaczy, no niedosyt jest, bo w sumie to już jest moje czwarte miejsce z rzędu na tym biegu. Ale nie, mimo wszystko i tak jestem zadowolony z tego biegu, ponieważ no, są tutaj równi też przeciwnicy. No. 3 lat trenuję, ale ostatnio się trochę też zaniedbałem i też właśnie jestem z siebie dumny, że w takim, mimo no, niedyspozycji udało mi się zająć 3 miejsce. Na początku myślałam, że będzie masakra, że sobie nie dam rady, bo byłam bardzo zestresowana, ale później jak spojrzałam, ile mam przewagi, więc przeszło mi to mrugnięciem oka, więc... Stwierdziłam, że sobie pójdę koło mety, nie? Więc było dobrze. Wolałabym, żeby było trochę zimniej i powietrze było takie chłodniejsze, bo jest bardzo duszno i jest problem z oddychaniem. No, ale tak, to było ok. Myślałam, że będzie gorzej. W biegach papieskich startuję 5 rok, więc 5 rok jestem na podium. Jeżeli chodzi o czas, to tak średnio, ale to pogoda tutaj chyba zdecydowanie nam pokrzyżowała plany, bo to słońce no to nas zabiło. Na drugim okrążeniu mnie już odcinało i ciężko było, no naprawdę ciężko. Trenujesz bieganie, czy już traktujesz to jako coś poważniejszego, czy to jest dalej hobby? Nie, to jest dalej hobby. Ja kiedyś za młodego biegałem troszeczkę bardziej, można powiedzieć, zawodowo stricte, a teraz nie, tylko i wyłącznie hobby. Pobiegłem nieźle, 21 minut. Po półrocznej przerwie biegania naprawdę jestem zadowolony, mimo nawet nie sprzyjającej przygody. Będę na pewno bardzo miło z tej perspektywy wspominać bieg. Ile lat już uprawiasz sporty biegowe? Czy kiedyś to było bardziej na poważnie? Nie, to się zaczęło jako na początku chciałem schudnąć, później się to już do takiego hobby, później troszeczkę bardziej zaawansowane. No biegam od 3 lat z lekkimi przerwami, nawet tam niemałymi sukcesami. Jaki czas? No chyba troszeczkę poniżej 22 minut. Niestety w moim wykonaniu nie jest to najlepszy bieg, dlatego że wcześniej miałam połamane 20. Natomiast miałam 2,5 miesiąca totalnej przerwy, także odbiegania, także jestem zadowolona, bo jednak moc była i dałam radę moim zdaniem, także ogólnie jestem zadowolona. I na pewno teraz będzie druga piątka pomarańczowej pomocy w Zduńskiej Woli. Bieg w Teodorach, też dla mnie bardzo ważny.
I dalej zobaczymy, na spokojniutko, tak? Najważniejsze bez stresu i żeby zdrowie było. W głównym biegu udział wzięła rekordowa liczba ponad 300 zawodników. Wśród mężczyzn zwyciężył Marcin Stobieski, a wśród pań Martyna Balcerzak. Serdecznie gratulujemy. Jestem też tydzień po maratonie, wczoraj też miałam jeden bieg, także... ale jestem zadowolona z miejsca, tak? Mam lepszą swoją życiówkę, ale miejsce jest pierwsze, więc no nie mam co narzekać. Trenuję tak na poważnie od dwóch lat, trochę ponad. Wcześniej sobie biegałam tak dla siebie, dla zdrowia, rekreacyjnie. To są takie moje małe sukcesy, ale tydzień temu przebiegłam maraton w Warszawie. Byłam czwartą Polką z czasem 2:53, także dla mnie to jest bardzo duże osiągnięcie. Pełno warunki bardziej letnie niż wiosenne. Biegło mi się całkiem dobrze, forma na pewno jest. Tutaj pierwszy raz miałem przyjemność biec. No i wiadomo, zwycięstwo mnie bardzo cieszy. Trenuję w zasadzie od 2012 roku, aczkolwiek miałem przerwę 2-3-letnią, także regularnie w sumie trenuję tak z rok czasu. Tak, sezon startowy w pełni, za tydzień startuję w Konstantynowie na 5 km również, za 3 tygodnie z Duńska Wola, potem prawdopodobnie bieg ulicą Piotrkowską, także startów teraz będzie dosyć sporo.